Siemaneczko, jestem Pepetem Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie robić sianokosy. I ogólnie, prawdopodobnie, jeśli się uda i pojedzie zgodnie z panem, to jeszcze żyto, a tego jeszcze nie obiecuję. Ale dzisiaj będziemy robić sobie wszystko to naszymi nowymi maszynkami, proszę państwa. W końcu, bo jak widzicie, skąd nam no, dość sporo zeszło. 160 koła. Tak, proszę państwa, 160 tysięcy doszło na te nasze nowe nabytki, czyli kosiareczki, gabiareczka i przetrząsarka. Koszty tych maszyn naprawdę były całkiem drogie, tak to powiem, ale już kompleksowo poszliśmy po całości. I za kosiarki zapłaciłem 75 tysięcy. Za przetrząsarkę 23 tysiące chyba. Coś w tym stylu. I reszta wyszła z gabiareczka. Więc naprawdę dość spore zakupy. Drogo wyszło, ale jest nawet dobrze. Więc co? Zapraszam do oglądania, więc lecimy sobie do naszego klasa, bo oczywiście, no jeśli kosiarki klas, to co by innego mogłoby być w tych kosiareczkach oczywiście. Więc lecimy sobie z... klasy oczywiście. Kosiareczki, dyskówka 320 tylna i chyba około 3 metrów tyle przednia, nie wiem dokładnie, nie chcę wam zgadywać. No to są sprzęty używane, nie są nowe. A na razie swoich aktualnych, to przynajmniej starych, tak to powiem, poprzednich kosiarek, no jeszcze nie sprzedałem, jeszcze sobie to po prostu stoi na moim tutaj placu w razie w razie konieczności. Przepinam mi coś w tym stylu, jeśli coś się niedobrego wydarzy. Lecimy na się moje mniejsze łączki, które będziemy obkaszać. Nie wiem, na przykład spadać w tych moich nowych, nowych tylko z naszych mniejszych łączkach. Te kosiareczkę, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na razie tak, bierzemy no, oczywiście, że naszą jasną, że trzeba to rozłożyć. Więc rozkładamy wszystko. Rozkładamy sobie wszystko elegancko. No i co? Odpuszczamy. Opuszczamy i załączamy. Ale to brzmi, proszę państwa. No i co? Grzejemy. Pierwsze testy. W końcu, tak powiedziałem, że na kwietniu jeszcze kosiaczki się trafią. No i w końcu się udało je trafić. Naprawdę fajnych tych pieniążkach mimo wszystko. No dość, jakbyś powiedzieć, trochę przesadziły stroną. No ale dobra. 75 tysięcy takie dyskówki nie jest tu moim zdaniem też zbyt drogo. Znaczy, ja mogę sobie teraz trochę wjechać, bo przecież tu jest całe płacie, są wszystko, są moją własnością. Wiadomo, że powinien podnosić elegancko teraz wszystko, żeby po prostu to bardziej realnie wyglądało. Ale naprawdę, tutaj jest fajnie. Poprawiłem sobie już podtestowany silnik tak samo. Już podsłonecznik jest poprawione, ale wszystkie działki, które były możliwe do tego. No i jeszcze tylko zostaje mi pod soję i kukurydzę. Wiadomo, jeszcze trzeba skosić żyto i uprawić tutaj ten duży kawał, tak to powiem, pod kukurydzę. I to wszystko na razie. No myślę, że to jest jak 2-3 odcinki takich siewów, tak to można powiedzieć. No i zarówno z 2 jeszcze odcinki starczy, jeszcze 5 odcinków ogólnie będzie, prawdopodobnie 5-6 odcinków będzie z kwietnia i będziemy mogli sobie to po prostu przewijać już do żniw prawdopodobnie. Ewentualnie jeśli się poznam, to jeszcze będę chciał jedne sianokosy zrobić, no bo dzisiaj to raczej za dużo nie pobujamy się z tym samym zestawem, bo jeszcze tak, na pewno będę chciał zrobić zgrabianie na tymi zestawami, które właśnie kupiliśmy, no bo jednak po coś to zainwestowałem, no by nie było, żeby to pokazywać. No i myślę, że teraz będzie naprawdę dużo lepiej, bo to jednak tak. Szczązaka jest sześciogwiazdowa. To powiem. Gabiarka jest puka rozelówka, więc tu też jak najbardziej na plus dla mnie, że to będzie powinno być dużo szybciej powinno iść ta robota, mimo wszystko. Więc to mówię, tak najbardziej dla mnie na plus. Mimo wszystko
tych przeciwności losu, trochę tych pieniędzy poszło. Ale tak jak patrzyłem właśnie za sprzedażą swoich aktualnych, czyli SIP-a i mam nawet SIP-a, bo dwa, się nie mylę, właśnie kosiareczki, no to też około 45 tysięcy powinien dla niej dostać. Za zgabiarkę koło ósemki, bo ona nie jest stara, zgabiarka. I patrząc na to, przeciążaka na jakieś 2000, więc no jeszcze coś tam z tego przytulimy, jakby mimo wszystko, tych pieniędzy, tych starych maszyn, tych starych kosiarki i tak dalej, więc źle nie jest. Więc tutaj aby się cieszyć, że tak to poszło, to się tak udało ogarnąć. Więc tak na spokojnie te 60 tysięcy powinniśmy, około tych 55-60 tysięcy raczej powinniśmy wyciągnąć z tej całości tych maszyn. Może nie, a uważne ile, ważne żeby tylko było, żeby te koziareczki i wszystko co banglało jak najbardziej. No bo jak najbardziej o to mi chodzi. No inwestowanie konkretne, no ale no chyba takiego zestawu jeszcze u mnie nie było. Typowo markowy ciągnik, znaczy markowy, przepraszam. Typowo markowe zestawy, tak, czyli kosiarki klasowskie i zarówno ciągnik klasa, no i już jest przy czosnkach także jest klasowska, tylko jest Fenderlanda przy was z grawiaka. Nie pokazywam do tego ogólnie, no trochę chaotycznie się to robię, więc wybaczcie. Ale to będziemy wszystko wyszczególnione w późniejszym czasie, jak to będziemy sobie ogarniać jeszcze, no bo tak myślę, że nie mam nic zerwać, no raczej teraz będziemy wszystko robić tak, żeby po prostu to ogarnąć. Każdy poszczególny odcinek wtedy z dalej maszyny będziemy doganiać. Będę wam opowiadał właśnie co i ile kosztowało i tak w zupełności opowiem jak to jest ogarnięte. Trochę mi słów brakuje dzisiaj, nie wiem, to coś dzisiaj chyba baza mi się w ogóle nie włączyła. I mimo że tych pieniędzy nie ma na tym koncie za dużo, no ale teraz połaci można w końcu kłaść. No i w końcu jakieś konkretniejsze sprawy, tak? To nie powiem, tak, siaka, ten zestaw, który mieliśmy, mamy jeszcze aktualnie na placu, no nie był zły, nie mogę z tego powiedzieć. Wiadomo, ta czołowa kosiarka, no to troszeczkę miała co swoje tam za uszami, jak to się mówi. No ale ona też nie była za duże, jakieś tam kolosalne pieniądze kupiono, tak? No bo ta chyba czołowa, chyba coś mi się z Waciek w klasie robi. Trzeba nie chyba odpowiadać do chłopaków z powrotem, bo coś mi kapok nudzili. No ważne. No i no takiego zestawu mu niedawno nie było. Bo jeszcze nie wiem, czy w ogóle taki zestaw kiedykolwiek u mnie gdzieś był. Na serii. No bo teraz sobie tylko tak weźmiemy, przeskoczymy. Nawet nie wyłączam kosiarki. Ja sobie może przejadę przez Oranę. Troszeczkę tak. Zresztą to jest moje, to czemu by nie. Żeby po prostu tego nie wyłączać, tego zestawu. No bo tu będzie troszeczkę gorzej wyciąć, bo tu jeszcze mogę jej pszenicę zapać. Ale mam nadzieję, że jednak tego nie zrealizuję i tej pszenicy nie ukoszę za dużo, na razie czego. A przepraszam, nie pszenicy, tylko jęczmienia. A sam chciał może tą kosiarkę przednią podnieść, czy to się uda jakoś tak w miarę zrealizować. Teraz może tak, dobra. Niech się to podniesie wszystko i teraz sobie na spokojnie to co... Ta łączka jest troszeczkę problematyczna, aby nie było. Ona jest taka, jest bo jest, aby sztuka była, bo jednak brakuje mi tych łąk. Ale myślę, że w tym roku nie będzie brakowało, bo jednak dwa. Okazało się, że trzy łączki jeszcze mi doszły, bezpłatnie, do uprawy, aby skosić i zabrać finito. Raz w roku gościu nadał, żeby to zrobić, do innego właściciela, ale dowiadają się, że jednak to będę obrabiał i prawdopodobnie w przyszłym roku będę chciał to wziąć na papiery, w sensie, wiadomo, kupić, ewentualnie wydzierżawić to legalnie, tak to powiem. Bo nawet to jest tak na pół legalnie pomiędzy mną a tym właścicielem. Ale zaraz tam pojedziemy, to wam to pokażę, proszę państwa, tam to jest naprawdę konkretne łączki są. Naprawdę będą mi podatowywać, bo tam, no, wszystko jest koło pszenicy, ale te łączki, więc tam będzie w ogóle luksusowo. Mnie to bardzo, bardzo cieszy, czekajcie. Może ja sobie zrobię tak,
I tak. Chciałem John Deere to robić. Ale tak sobie stwierdziłem, nie. Mówię, jeśli mam klasa, kosiaki, klasa, no to jak najbardziej taki zestaw jest zajebisty. No robię ciągnik i ciągnik będzie, bo prawdopodobnie będzie musiał zaciągnąć za niego na kredyt. Właśnie, ale spokojnie, mam zdolność kredytową, mam wszystko, więc tutaj będzie to na pewno kupiony. No bo muszę go kupić, bo taka okazja mi się trafiła, muszę jechać go zaliczkować, bo tak wstępnie go, teoretycznie na gębę go zaliczkowałem, tak to powiem. Powiedziałem, że go biorę, bo na pewno będę chciał go wziąć, bo jest cudowny, jest dla mnie moim marzeniem realność, tak to powiem. Zobaczycie, miałby troszeczkę być inny ciągnik, ale że go zobaczyłem, gościu naprawdę odornika, ciągnik, wszystkiego ma to godzin ma nabitych, no ale jego główny ciągnik, bo mnie to będzie taki pomocniczo główny, że tak to powiem, bo jednak główny to jest John Deere. Właśnie tak kiedyś klas, tak teraz jest John Deere u mnie. Tamten też będzie taki pomocniczo główny. Bo myślę, że teraz klas taki będzie właśnie typowo pomocniczy, taki pośredni. Z tego względu, że teraz będzie chodziło sobie w beczce, będzie sobie chodziło o rzutniku, klas. No bo Bogu będzie chodził John Deere, bez zakowcy będzie chodził sobie John Deere i tak dalej. Więc to będzie ciekawie, a zobaczycie prawdopodobnie już na tym odcinku, jeśli się zaciągnie ten kredyt, no bo około 2000 będzie kosztował mnie ten ciągnik, starszy ciągnik, nie ukrywam, ale jeśli, no na 2000 muszę kredytu wziąć, bo i tak muszę wziąć na jełówki 10 000, a ogólnikowo będę chciał go stargować do 170 000, no ale on jest na full wypasie, dosłownie na full wypasie, dołożona nawigacja, dołożone no stroboskopy, wszystko na wolnym pasie, bo to było taki gość, miał starszy chłopak, przejął to gospodarstwo i po prostu modernizuje je naprawdę bardzo mądry sposób, że po prostu modernizuje, może sprzedawać starsze ciągniki, sprzedaje stare ciągniki, które no już dla niego są za małe. Dokłada pieniądze i po prostu kupuje większe maszyny, bo teraz kupił sobie właśnie bezrokowca 4-metrowego no po prostu ten ciągnik ma 175 koni. Ten ciągnik no jest dla niego za mały, oczywiście, no 4 metry to się nie ma oczywiście czemu dziwić, że jest za mały, bo jednak tutaj mam 205 koni i u mnie w 3 metrówce nie w których momentach bezrokowcu ma ciężko. Więc no suma sumarum po prostu chłopak doinwestował swoje pieniądze, no i teraz chcę kupić, o ile się nie mylę, to chyba maksuma 280 czy na 300, nie będę zgadywał, wiem jakiegoś tutaj chcę kupić case'a. No i teraz ratujemy, bo tak, poszło mi ta łączka, proszę Państwa, ta łączka konkretna i doszło, ogólnie doszły mi wszystkie te łączki tutaj, wszystkie co graniczą tutaj z tym moją działką, wszystkie mi tutaj doszły łączki, wszystkie te doszły łączki, więc naprawdę jest no sporo, nie bardzo się oczekiwać, jest sporo tutaj hektarów, więc co, no bez zbędnego pitolenia rozkładam maszynerię, opuszczamy to wszystko, cały ten sprzęt. Odpalamy. No wiadomo, troszeczkę to dłużej się rozpędza, ale się rozpędza. No i co, lecimy, no bo jeśli jest taka okazja wziąć dzierżaw bez płacenia, bez niczego, bez żadnych tutaj cudowiań, udziwnie, tak to powiem, no, kolokwialnie, no to ja jak najbardziej jestem za. Siana potrzebuje od groma. Potrzebuje siano kiszonki od groma i kukurydzy. Więc jeśli mogę skorzystać, ja z tego korzystam. A oczywiście tutaj nie będę możliwości tego przełalania czy czegokolwiek, tylko po prostu nawieźć to w późniejszym czasie czynnojowicą, czyli nawozami. Zobaczymy, co to będzie, jak to będzie wyglądało pod względem pH. Ogarnąć to. Te łąki, no bo mówię, tu jest trochę tych płaci, bo 3 hektarów. Nazwy 4 teoretycznie, no, ale mniejsza o to, 3 hektary tutaj farmingu tutaj będą,
jak się nie mylę. Więc naprawdę jest tu konkretna łąka, bo tu jest, tam właśnie tym rowkiem też jest ta łąka sama. O Jezu, co ja tylko pojechałem teraz, no to się popisałem, zaoskalałem i się nie zwróciłem uwagi, jaka tnę. Więc tutaj naprawdę trochę tych połaci będzie. Tutaj tylko właśnie gościu należy, żebym tutaj, bym Boże, wycinał te rowów, żeby tych granic, przepraszam. Bo mówi tutaj, nie wiadomo co to może być. Mąż mówi, nie na skoziakę rozwalił, bo mu się coś pakowali, coś tu uszkodził. Mówi, nie bądź chłopaku, mówi, nie bierz, nie suduj, nie kombinuj, nie bądź aż tak ten, bo będziesz później płakał, coś się rozwali. No i faktycznie tak, nie będę raczej tutaj próbował, chyba że przez pan, wiecie, chyba że przez przypadek się jakoś tutaj ogarnę i po prostu rozpędzę i to ogarnę, tak, to zetnę i tyle. Ale tak nie będę raczej ryzykował, żeby coś się stało. Bo nie po to teraz kupię takie głosiarki, takie połacie, ale czuć, że jednak klas ma co robić. Na 1900 dobot i trochę przygasa już. Niby, chociaż się powinien, no bo u naszych motylu powinien latać sobie typowo. Tam samolocie, jak to zwał, tak zwał. Ale jednak tutaj ma problemy z tym wszystkim. Ale spokojna głowa. Ja się tutaj nie będę jakoś tutaj przejmował tym wszystkim. Mówię, dlatego tak teraz można powiedzieć, te zakupy były właśnie zrealizowane, bo to już te ziemie, te działki były nagrywane już na jesieni. Nie chciałem tego mówić właśnie, no bo jeszcze to nie było w 100% tak pewne. Ja sobie teoretycznie między sobą napisaliśmy oczywiście jakieś tam oświadczenie, że aby coś, to on pokrywa koszty, ale nigdzie tego nie spłaszaliśmy. No bo jednak wiadomo, jeśli ja wziąłem, on musi podać PESEL, musi podać wszystko. Ja tak samo podałem, gdzie po prostu to było, no bo wtedy mam teoretycznie, nie mam tak na gębę, bo między sobą, no wiecie o co mi chodzi, bo ci co są bardziej w temacie. Więc tutaj, chociaż ja tam mam po rodzinie i bo właśnie mam tak samo zrobione, że mam na gębę i też jakoś tam ziemię uprawiam i to pasuje, aby uprawić. No tak samo i tutaj. Mamy teraz skosić, nawieść i zabrać. I to mi wystarczy. Naprawdę. Teraz jest trud, miód i orzeszki. Dlatego mogę sobie pozwolić, czy będę chciał sobie pozwolić oczywiście, bo ktoś tyle powiedział, że mogę sobie pozwolić. Jest tym bilansem finansowym. Ale będę chciał pozwolić sobie w późniejszym czasie na postawienie obory. Właśnie na krótki. A zobaczymy, jaka to obora będzie. No bo jest w planach postawienie obory na granicach 880 sztuk będę chciał postawić obory na drugim gospodarstwie. Tak po prostu nie wiem, czy jeszcze, chyba że jeszcze ewentualnie tutaj na tym gospodarstwie, ale tego jeszcze wam dobitnie nie powiem, jak to wyjdzie. Bo jeszcze tak w planach nie mam, bo tak mam jeszcze teoretycznie na tym gospodarstwie, już mam ten plan zagospodarowania, to wszystko mam. Po prostu mogę sobie postawić, gdzie praktycznie chcę. Widzi wszystko. A tutaj niestety, czekajcie, muszę sobie przyciszyć regieleczkę. Teraz mogę sobie po prostu inaczej robić. Ogólnie sobie słuchawki wymieniłem na Genesisy. Powiem szczerze, że zajebiste słuchaweczki ze 120 zł. Miód. Poprzednio miałem Genesisy, nie narzekałem na nie. Teraz kupiłem sobie Genesisy Novox 613, nie wiem dokładnie. Jestem teraz patrzeć na pudełko, jakie to dokładnie są, ale zajebiste są słuchaweczki, wygłuszają wszystko, czutnie i orzeszki. Więc powoli sobie tutaj inwestuję takie jeszcze troszeczkę bardziej opuszczone sprzęty. Jeszcze będę planował sobie kupić mikrofon, bo na razie komputera nie wymieniam, bo myślę, że jeszcze pan wiedzie, więc kupię tylko gdzieś się ciągnął. Wydami w okresie, że tak to powiem, początkowym. Ale mieszał, wracamy do tematu właśnie tutaj gospodarstwa. I tutaj jeszcze co do czego będę szukał niesiepki ziemi, a nie, przepraszam, chcę dokończyć temat jeszcze tej właśnie budowy. Bo plan zagospodarowania przestrzennego mam tutaj na tym gospodarstwie początkowym, tak to, znaczy jak to powiedzieć, tym pierwszym, o, jak to powiem, a nie kupionym, tylko tym moim, co ja kupiłem go z licytacji. I mam tutaj
prostu plan zagospodarowania przestrzennego, na co chcę, to praktycznie mogę postawić, bo ziemię dokupuję i w tym obrębie już jestem jego właścicielem, a poprzedni właściciele po prostu podpisywali mi ewentualne zgody. A teraz na tym drugim gospodarstwie muszę chwilę odczekać, bo to kupione było dopiero w tamtym roku, tak, w tamtym roku było kupione, a więc ja już mam plan zagospodarowania przestrzennego, powiedzmy, w trakcie realizacji, ale podobnie to będzie w ciągu 3 lat będzie taka możliwość dopiero tego zrobienie, zrealizowanie, by tam postawić po prostu jakieś tam obiekty typu kwiaty, magazyny, etc. A tutaj oczywiście już mam jakie se, takie se postawię. Więc tylko to jest moim tam kłopotem, że muszę poczekać jeszcze 2 lata, by tam coś zrealizować. No kurnik, jak to się mówi, taki mniejszy oczywiście mogę sobie postawić na swoich tutaj włościach, ale oboje na 80 sztuk nie będę postawić, bo to jest jeszcze za wcześnie na takie pojemności i dużych placów to zajęło. No bo teraz naprawdę będę chciał dojebać konkretny obiekt. Myślę, że no tak mi się zmieniło te 80 sztuk. Dlatego chcę zrobić teraz na pewno duży zastrzyk siana, siano kiszonki i wszystkiego, co będę w stanie zrobić na to, żeby po prostu, jeśli teraz będę miał możliwość postawienia, po prostu wszystko założę, to co będzie mi potrzebne i zaraz od razu te mery będą mieszane na tamtej pracy, a jeśli to nie wypali, no to po prostu będzie to stawiane jeszcze na tym gospodarstwie. Wiecie, tutaj jest zagwozdka, bo tam mamy jednak 2 obiekty z krowami. Na pewno ten pierwszy, ten na 30 sztuk leży, tak, na 30 sztuk, bo tak mam w planach to po prostu zniwelować, ewentualnie rozbudować, ewentualnie złożyć i postawić drugi. Są takie 3 opcje: modernizować, przebudować, rozbudować bardziej, bo zmodernizować to bym chciał bardziej to pod względem wygody dla swojej, ale tak na pewno to jest planowane w 20%, w 30-40 to jest modernizacja, a w kolejnych 40 jest to po prostu wzburzenie i postawienie w ogóle innego obiektu. Taki to jest zamysł. Czy to tak wypali? Nie wiem, czekajcie, bo ja nie pamiętam, gdzie to był przejazd na tą łączkę, a my wiem, gdzieś tu był ten przejazd. Teraz nie chcę wam tu zełgać. Chyba tu był ten przejazd. On gdzieś mi gadał, czy to rowkiem przejechać. Szczęście tam było, dobra? Słuchajcie, no ja podzielę te łąki, ale tak szczerze w pamięci, to ja wam tutaj nie powiem, jak tutaj wygląda sytuacja z tymi łąkami i tym wszystkim. Czekajcie, ja muszę chyba się bardziej wykierować chyba w tamtą roczówką, żeby grać sobie sam tą stronę jechać. Żebym po prostu widział przy granicach, jak pojechać. Znaczy, taką możliwość. No tak to po prostu trzeba zrealizować. Dobra, i opuszczamy i lecimy sobie teraz tutaj. Tutaj wiem, że nic nie będzie, więc to mogę sobie faktycznie do garmi granicy tego rowku, rzeczki, pseudo rzeczki tutaj przejechać. Więc to się nie przejmuje. Po prostu gościu mówi, że to faktycznie jest nieużytek już, powiedzmy, pod względem wody. Jest, bo jest to wszystko, ale no już można po prostu to jakoś fajnie to pokombinować. Jeśli wszystko się uda już zrealizować i będę to ogarniał tutaj, te łąki, no to prawdopodobnie ta piwnica będzie to pierwszym rokiem i prawdopodobnie będzie zasiana to kukurydza i jeszcze w kolejnym roku będzie zasiana już sztaba po właśnie zbiorze kukurydzy, żeby po prostu tak przyjechać już napadnie na jakiś konkretny kawałek łąki. A jest, patrzcie, to jest naprawdę fajne połacie, to jest fajnie, te koziaki też fajnie szybko lecą, teraz 17 na godzinę, nie 15, niby 2 km na godzinę w jednym. Ale patrząc, naprawdę, 2 km zrobi konkretną robotę na tym gospodarstwie. Ta prędkość naprawdę będzie fajna. No i liczę, że jakieś 20 aż będzie te koziaki już będą szły, ale dobra, mówię tak, już tak abstrahując od tego. Jeśli mnie teraz zebrali, teraz 20, to później co będę mógł sobie robić? Nic po prostu. Wiadomo, jedną boczną będę mógł sobie na 22 latać, a ta czołówka, no jednak tutaj ta prędkość na tym wałku, na tym wszystkim, no jednak która jest lekkie problematyczne.
a więc mniej powoli, 17 godzin na 2 km więcej będzie fajnie, adekwatnie do tego, jak te kosiarki wyglądają. No bo nie są to jakieś nowe kosiarki, nawet nie wiem, z którego to panie to są roku kosiareczki, no ale wchodzą, fajnie wyglądały, przekładnie wszystkie działają, wszystko się sprawdza. No to słuchajcie, nic, aby brać mi było je od gościa, bo to było od handlarza. Oczywiście nie jak większość moich maszyn, no ale tam nie wszystko, bo to jednak teraz będę też próbował kupić, może teraz, nie to zabrzmiało to teraz, ale w niedługiej przyszłości kupić typowo nowy ciągnik. Chciałbym jakiś naprawdę fajny nowy ciągnik, nie wiem jakiej mocy, czy to będzie 100 koni, czy to będzie 200 koni, czy 140 koni, to wszystko zależne będzie, na co będzie mnie stać, jaki ciągnik ja sobie będę chciał kupić, bo nie będę żadny program brał, żadne dofinansowania, tylko właśnie typowo ze swoich pieniążków to będę chciał zrealizować, no bo tak sobie zrobimy, to tak abyśmy nie pocieli, to i tak wszystko będzie miodnie szło na tym, na tej robocie. Więc naprawdę to jest jakby luksusowo szło to wszystko. Nie ma co. No mówię, trochę tych łąk jest poszenia. Trzeba się trochę najeździć. Ale mówię, to tylko teraz no inwestowane wszystko na tip top, żeby po prostu to szło jak najszybciej, jak najlepiej, jak najwydajniej. Jestem tylko zastanawiałem je, bo ta przewracaka nie była w jakichś dużych pieniądzach kupiona. Bo ona nie jest o dziwo jakaś tam nowsza, tylko jest naprawdę starsza. Ale z przewodczasaka tam mogę mieć taki zgrzyt z tym wszystkim, ale jestem dobrej myśli, że tutaj też będzie to chodziło, tak te kosiaki na to wszystko odpukać. No do tej pory naprawdę to fajnie wszystko wygląda i aby tak dalej było. I patrz, już kosimy, kończymy, znaczy może nie kończymy, bo kończymy to, jeszcze pojedziemy na następny kawałek. Nie wiem, czy uda mi się wszystko ogarnąć, te sianokosy na pełnej, bo naprawdę jest troszeczkę zapierdzielu. Wszystkim bym naprawdę chciał teraz zrobić całe sianokosy. No to podejrzewam, że lekko ponad godzinę samego koszenia to by było. Naprawdę jest, nie będzie grubo, żeby to ogarnąć. No, ale wiecie, tutaj nie by mi nawet teraz oddało te 4 wetki, 5 wetek. Później się to ładnie doprawi, ogarnie, no bo teraz naprawdę jeszcze nie, teraz w tym roku, tym, powinno powiedzieć, pierwszym kosie teraz sobie zbieramy, ja nic nie dawałem, bo jeszcze tak naprawdę nie wiem, jak to było podpisane, ale to jeszcze tak, dopiero ten papier miałem podpisany 3 dni temu, że definitywnie ja to będę brał, to wszystko, mimo że to było na między sobą, ale to będzie, to 3 dni temu to miałem podpisane. Dopiero teraz będzie można definitywnie ładnie ogarnąć, jak to będzie wyglądało. Ale może do czego to, jeśli się dogadam, to może przysiejemy te łąki. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak to będzie stan tych łąk. Na razie no nie są takie mokre łąki. Są takie na takim takiej równości. Nie są ani na niskim, ani na wysokim terenie. Ale myślę, że i tak to będzie fajnie wyglądało na tym mokrym. To uczciwa cena ma. Na razie żaby. Aby obrobić. I to wszystko. No i tyle, no co. Tutaj nie ma co więcej gdybać. Nie ma tu więcej się rozgadywać na temat tego wszystkiego. Dobra, teraz jedziemy sobie na następny. Teraz tak, czy ten wyjazd był tutaj. No tutaj. No tamto, że ja staram się, jak to będzie w ogóle wyłakoszone. Bo tutaj to też nie wiem, to jest bycie tylko taki miszmasz jest. Jeszcze tak, jeszcze swoje mam dużą łąkę do skoszenia. No, jest tego sporo, naprawdę jest tego sporo, ale słuchajcie, damy kurna radę. W tym gospodarstwie, jak nie damy rady, to co, się wykończymy i tyle. Nie no, śmiechy śmiechami, no bo tak, tyk. Opuszczamy. I grzejemy. Nie no, teraz to jest co pięknego. Około 6 metrów. Szerokości całkowite te wszystkie kosiarki mają, to mimo kosiarki mają. Więc tutaj to jest naprawdę miód, cud i orzeszki teraz. A tą robotę całą, no to mówię, no pierwsze to przejazdy będzie, bo to mówię, jeszcze tego nie kosiłem. Tylko sobie mniej więcej oblukałem, gdzie te oczywiście łąki są, żeby się nie kosić nikomu i tak dalej.
A reszta to można sobie po prostu teraz zasuwać. No. Taka to jest, proszę Państwa, robota. Takim zestawem, takimi zdrowiankami teraz to jest naprawdę dla mnie cud miód. Zestawy piękne, wszelkie piękne. Ja sobie muszę oglądać jedną rzecz, czyli tutaj to jest z tyłu, nie jest długościa, czy to jest tylko ten kawałek, bo nie pamiętam tego, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Tutaj jeszcze, no właśnie, tutaj właśnie, bo to coś mi to nie pasowało, jak ja sobie to chodziłem po tej działce. Właśnie patrzyłem, że to takie kuźwa klinowate wszystko. A damy radę sobie to wyciąć. Pierwszy raz tylko przynajmniej jakoś to tak ogarnąć, a później to będzie z pamięci praktycznie szło. To wszystko, gdzie co jest, tylko ogólnie, żeby nie strzelić żadnej jakiejś większej gałąź. Żeby nic dostaków nie wybić, nie potłuc, żeby nie wytłuc i tak dalej i będzie git. No tak klinowate bunka, ale mówię, no ważne, że jest. Gościu dał, można sobie to po prostu ogarnąć najbardziej. Czekajcie, tylko zastanawiam, czy ona tak fajnie dokasza. Faktycznie, że można powiedzieć dokasza do 90% po całości, więc tutaj jest naprawdę luksusowo. Cyk. Czekajcie, ja bym sobie może cofnął, żebym mógł sobie tam po cyk. To po prostu już później nie wjeżdżał. O. To już jest naprawdę robota piękna. Robota jest piękna teraz. Aż chce się teraz kościć. Zaręki sobie tu biegają. Mówię, a będzie tylko takie sfiksowane trochę to jest, to łąka. To by nam bębnówka przyjechała do kościoła. Chociaż nie, bębnówka to możemy nawet tego nie chcieli kościć, bo a musimy na to kurna nakłosić. To mu chyba się żygło prędzej, jak miał to kościć tak normalnie na bębnówko. Bo też kurna, w początku też się kosiło i się żyło, się ma co się piesić na sobą, jakby nie było. Teraz można powiedzieć, że tylko się zmodernizowało to wszystko i teraz dzięki temu, że się zmodernizowało, no to teraz mam wygodę i mogę sobie to zbierać, tak? To wszystko, a tak to też nie było jakoś tutaj ciekawie, różowo i jako tutaj nachód tam się powoli będzie dawał radę. Cyk. Sztamy. Cyk. Kur. Sięg. Kępsze po kolei wziąłem szybciej, żeby lepiej wszystko działało mi. Współgrało jedno z drugim ładnie. I teraz naprawdę lepiej to wszystko działa. Nie podnosi się za szybko, nie opuszcza się za szybko i tak dalej. Kraszczówka bardziej szybko się opuszcza, tylna już tak mniej. To jak bardziej pasuje, no bo jednak czołówka bardziej musi intuicyjnie i lepiej się opuszczać i podnosić, bo ona bardziej dojeżdża do rantów, a ta tylna to sobie tylko wiecie, guzicie, cyk i już to wszystko ładnie, przepraszam, nie guzicie, no bajka od hydrauliki i już wtedy jest elegancko pod tym względem, cyk, ale słychać troszeczkę. Nie wiem, tam łożysko na dysku nie jest, na którymś dysku nie siedzi. A może ona po prostu tak chodzi, no też się nie będę zgadywał. No, jak taki lekki dyskomfort, tak się tak wiecie tak. To ja się znam, jakby tak chyba tęgi ład wjechał, jakby to ona chodziła. Na szczęście takich tęgich ładów nie robi, wiecie. Zawsze staram się robić 3 do 4 pokosów rocznie, żeby jak najlepiej korzystać tą trawę, te łąki. I to tylko tyle. Wiecie, tutaj my tego mówimy, materiału musi być jak najwięcej tego wszystkiego. Czekajcie. Musi być jak najwięcej. No już tej hodowli. To myślałam. Tego towaru musi być. Mówię, przednia, ona praktycznie perfekcyjnie się podnosi i opuszcza. Jest coś kuźwa pięknego.
jest coś pięknego, jakby nie było, jest coś pięknego. Przepływ zajebiście oleju ustawiony, wszystko elegancko, więc tutaj, aby się cieszyć, tak to wszystko ma nie działa. O, pyk, 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 pyk. Będą tam gdzie podocinać, gdzie nie gdzie. Ale to wszystko się zaraz wszystko poogarnia, na spokojnie. Aby tylko było czas, aby się szczęście tylko udało. I żebym nie musiał tutaj Andrzejka wzywać do naprawy posiarki, bo ja mówię, ja już nie mam tego czasu, tyle tak kiedyś to było, że mogę sobie wszystko samemu to poganiać. Ja po prostu muszę mieć mechanika praktycznie, że nie na stałe, ale praktycznie jeśli mam wziąć, to praktycznie można powiedzieć, że na cały miesiąc to biorę, żeby po prostu już mi to wszystko ogarnić, czyli filtry, oleje, przykładniowy, wszystko. Miałem, żebym miał w lato, przepraszam, przez cały sezon spokój. Nic się nie trzeba martwić, jeśli potrzeba wymienić sprzęgło w tym silniku, to przyjeżdża już teraz. No, można powiedzieć, że troszeczkę zachęciłem mechanika, że właśnie z firmy, której mamy praca, tam sobie z chłopakami dogadałem się. Chłopaki przyjeżdżają po godzinach, tam 6 godzin, nie wiem, w zależności tam, jak tam mają, i po prostu mi to ganiają. A ja po prostu wynajmuję na cały miesiąc i jak wynajmuję chłopaka na cały miesiąc, z tym to ogarnia. Tyle w temacie. Tyk. Trochę popalić później w komputerze, jak ustawić, żeby ten przepływ trochę lepiej uszedł właśnie w tym podnośnik, żeby lepiej ten podnośnik ogarnąć, to będzie lepiej. A tyk. Ja sobie podnoszę i jedziemy sobie jeszcze chyba na jeszcze tą jedną łączkę. Miałem zrobić po prostu jak najwięcej na odcinku. Mimo wszystko ile to będzie ważyło, tyle będzie ważyło, to no. Trzeba to zrobić najszybciej. Ale patrzcie, klas. Klas ogólnie. Jest cicho, porównanie do tego jak posiaka się rozpędza. Naprawdę szok. No i tutaj jest też jeszcze ta jedna łączka, tutaj w tych dzierżach. Tutaj już się wiadomo, jest to jeszcze moja łączka, tak? Więc mówię, tutaj jest kurwa połaci, jest połaci konkret. To są same dzierżawy, tak co mam powiedzieć. Chyba tylko moje łąki teraz się koszłane i teraz same dzierżawy. Prosimy. Zatem mnie kłóciło w ogóle, żeby to kupić, ale ja go ściągnę. Na razie nie chcę tego sprzedawać, ale na pewno ja to będę chciał po prostu wykupić, bo ja już mam wizję na te pole i ja wiem, że tego lasku tutaj no już nie będzie, jeśli ja bym to kupił. Tak po końcu trzeba jechać. No jest trochę takie kręte te pole, nie ukrywam tego. Przepraszam, pole tylko łąka, ale to ma swój klimacik, jakby nie było. Tylko że ja tam teraz się po prostu nie cofnę sobie, nie wykosić za wysłyszeniu tego całego kawałka, bo to jest naprawdę taki... No jest taka tak kurna, frustrujący taki na kawałeczek, no ale no nie można swojego mieć, ważne, że jest i po prostu odkosi, człowiek zbierze i siano będzie miał. No bo teraz na pewno typowo wszystko idzie w siano. Całe trawy idą w siano, żebym ja tego mówię, zapasu tego siana miał jak najwięcej na tym gospodarstwie. Sianokosy. Bo jeszcze nie zobaczymy jeszcze jego, tylko ci tego robię. Czyli na tak około 50 kulek. Aż więcej prawie niż kulek. Siana. No to pewnie może jeszcze jakaś łączka trafi się na siano kiszonkę, bo wtedy tej kukurydzy też może mi nie starczyć na cały mój sezon. A tam już trochę tej kukurydzy też kurwa poszło. Jakby nie było. O, tu jest fajnie, zobaczcie, zaraz pojedziemy tak, zaraz pojedziemy znowu w lewo, tak będziemy sobie wycinać powoli. No jest to kurwa taka łąka, że to jest naprawdę hit. Hit hitów, tak to powiem. To pokazać, ogarnąć po prostu tę łąkę. Ale... No, jakoś się tu da. Jakoś się tu powoli da. Ogarnąć, wszystko się da. Czekajcie, tam sobie tak cofniemy. Jak mówię, to trzeba się, tak na świecie, jakoś tam naokoło przejedziemy. To już jakoś to będzie powolutku sobie szło. Mam nadzieję.
Mam nadzieję, że tak to będzie, no bo nie chciałbym jakoś się najwięcej tutaj nakręcić z tym wszystkim. Nie sobie tutaj obecnie, bo tutaj gości mówi, że to nie jest jakiś gość problematyczny pod względem wiedzy itp. Więc tutaj mogę sobie jakoś tutaj po prostu nacząć trochę trawy więcej. To na pewno mi się przełoży na wydaje może w późniejszym czasie, a po prostu na zysk z tej belek. Jak to będą? No, chciałbym trochę więcej tej łąki jeszcze mimo wszystko. To jest wszystko na darmo. Już powtarzam się. Ale mówię, tutaj pikuśnie te łączki są. Nie powiem, pikuśnie są te łączki. Pod tym względem. Ale jest wszystko fajnie. 40 minut odcinka. Jeszcze nie skosiliśmy tej łąki. Ale nie wiem, czy będziemy kończyć tutaj zaraz. Nie wiem, czy pociągniemy aż wszystko do skosze. Nie wiem. A tak jak speedplaya dalej możemy się zrobić. Ale tam coś. Tam speed. Tego timelapsa częściowego. Może nie napisać. Czy kiedyś nie zrobić właśnie timelapsa. Jeszcze. Wkrajając to w odcinek. A co ciekawy. Jakieś tam jakieś nutki bez prawa autorskiego. Może by to jakoś się udało ogarnąć. Bez praw autorskich. Tak ja właśnie coś zrobić. Pamiętam, że chyba w 19 miałem jeden odcinek z Sonika z Sandomierza. Taki był odcinek, jak się nie mylę. Właśnie na zasadzie, że ja na timelapse i to fajnie wyglądało. A tutaj ciekawe jakby wyglądało, ja bym sobie to po prostu zrobił tak jak teraz. 6 minut rozmowy z wami, a później właśnie taki był timelapse wklejonego w odcinek. Co tak chcę sprawdzić, czy takie coś wam będzie pasowało, bo nie ukrywam, coś innego. Bo to trzeba pokombinować, co by tu też fajnie siadło. Na tym moim kanaliku. No. Nie no, jest. Posiadki robią konkretną robotę. Zastanawiam się tylko, ile ja będę czasu teraz kosił, jaka pojedę na mój duży kawałek. Ile tam będę kosił? Jeśli to ja kosiłem na odcinku bodajże około pół godziny. Jakby się udało to skosić szybciej niż pół godziny, to znaczy, że progres jest zrobiony jak najbardziej w wydajności tych owych posiadek, że na to nie było wyrzucane pieniądze w błoto, tylko już po prostu ładnie ogarnięte. Ale nie wiem, tutaj dla mnie jest perfekto, jest ideolo, maszynowo, cud i urzesz. Moja lada sobie siedzieć, elegancko. Nie no, wrzeszczy mi taka ta łąki były takie w miarę fajne, pasowne do GPS-a. GPS by tu był załączony i byłoby w ogóle luksus. Ale że to niestety nie aż tak pięknie tego nie ma. Aż tak pięknych łąk, no to i tak dobrze, że tak jakoś się tutaj fajnie to w miarę obgala, że tak to powiem, kolokwialnie. Jakoś czasem można po prostu zrobić. Aż dziwne, dzisiaj jest teraz jest 19:19. Tak, na chyba 33 minuty odcinka. Jakość zgodności będę idzie to w miarę. A naprawdę dzisiaj wcześniej udało się to odpalić, ogarniać tego save'a, nagrać. Więc naprawdę nie jest tak źle. Mi się nie wiem, udo. O tych udo powiedzmy. Tak dzisiaj już przygotowań. To wszystko jest nagrywane. No to co, kosiaki kupione. Przybiegone i to wszystko. No tutaj naprawdę taki speedrunning się wyszedł, naprawdę fajny. Tak, czekajcie, czy to będzie jakoś tam w miarę. No oczywiście jakoś tam w miarę, to fajnie to wychodziło. Ta łączka będzie skoszona. Jeszcze koci mi moją łąkę skosić. Teraz na odcinku. Chociaż jeszcze, no ile jeszcze mam do włożenia. I też by było wszystkie łąki do skoszenia. Myślę, że ciekawe będzie wyglądało tutaj ogarnięcie
do trząsania. Ja bym nie wyglądał trząsanie pod tym względem. Ile czasu będzie wychodziło przy przetrząsaniu? Nie wiem, czy będę wam to nagrywał, czy nie, ale chyba raczej tak. Tylko chyba raczej będę się nadzieżał, znaczy na swojej łące dłużej wziąć za gospodarstwem i tym drugim, żeby tam to nagrać. No i oczywiście później zgabianie gdzieś tutaj i pasowanie, bo 4 odcinki jeszcze z tego, plus 2 odcinki, to 6, może max 7 odcinków, czyli do następnej niedzieli. No i co oczywiście będzie, no mam powiedzieć, że już praktycznie za tydzień, za 9 dni będzie premiera już 20. Proszę Państwa, piątki farminga, no teraz zobaczymy, czy to, co ludzie pisali, to jest rozgrzewany kotlet, czy to nie, czy po prostu będzie to lepiej wyglądać, tylko wizualnie, a inaczej, a technologicznie tak, pana 10, jesteśmy tego bliżej, mamy to sprawdzić, tą 25, która jest naprawdę teraz, powiem szczerze, ja szczerze nie nagrałem się w tej pandemii. Tak, mówiąc poważnie. Nie nagrałem się wcale. Ta seria jest moją drugą serią. I ona ma w tym momencie... Czekajcie, czy gdzieś to będzie w statystykach? Ma 456 godzin. Nie patrzcie się na to, bo jest w ogóle inaczej to porobione teraz. Przez tego... skradzionego save'a. No ale mniejsza o to. Ale około mniej więcej tych save się zgadza. Te godziny się zgadzają. I powiem szczerze, że jestem ciekawy, czy w przyszłym następnym farmingu, czyli znaczy następnym, no można powiedzieć już bliżej go do premiery jak dalej, czyli 25, uda mi się utrzymać taką tendencję jak w tym obecnym, w drugim sezonie. Bo jeśli tak patrzę teraz na siebie, w sensie nagrywania tego farminga, ogrywania tej gospy, ogrywania poprzedniej gospy, która była na pod Bayron, jak coś tak było, nie pamiętam, to pod Baleon, jak wypadali ludzie, właśnie, to jest druga seria. Mało kiedy co grałem, grałem, że na zasadzie chyba 40-50 może godzin, a sobie prywatnie pograłem, może 60. Stówy nie osiągnąłem, na pewno. Stówy to jedynie pamiętam, to 19 miałem na prywatnym sejwie, to mam 180 chyba godzin na prywatnym sejwie i na woli budynowskiej, bo dla mnie to był hit, kurwa mapę. Mam to była hitem dla mnie. Ja ogólnie zacząłem po 3 albo 4 razy właśnie 19 i za każdym razem pod 150-180 godzin. Ja sobie siedziałem, wymieniałem sobie te komody, siedziałem sobie od nowa, kombinowałem sobie z tymi mapami, znaczy nie z mapami, tylko w sensie z modyfikacjami, jak tam ogarnąć, znaczy gospy budowałem i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, nie było tak zrobione tak i teraz, bo jestem w bójce, bo budować nie umiałem, nie umiem aż tak perfekcyjnie wykładać krawędzi, ustawiać poziomu, wszystkiego. No nie oszukujmy się. Nikt nie jest perfekcjonistą, nie każdy to będzie umiał, mimo że człowiek nagrywa to wszystko, no nie ogarnia tego wszystkiego, no bo niestety ja nie mam osoby, która mogłaby mi zbudować gospo, tak ja bym sobie to życzył, powiedzmy z takiego taką modyfikację budowlaną, budynkową, masz postaw mniej więcej tu i tu, ja sobie to sprawdzę. Powiedzmy, no to już 5 metrów, powiedzmy, to już mi to nie będzie pasowało. Mimo że jestem aż takim pedantem, już to może nie pasować. Wiecie, no trzeba coś tutaj... na pewno w 25 podobno, podobno w 25 będzie lepsze budowanie. Właśnie. Więc zobaczymy, jak to będzie naprawdę wyglądało. No jestem ciekaw. Jeśli będzie prostsze niż 25, mimo tego, że 25 też nie jest jakieś trudne, bo te wygładzania i te nie są jakieś tam trudne, to ja mam troszeczkę problemy, nie oszukujmy się, no nie każdy jest alfą i omegą, nie każdy będzie takie rzeczy umiał, żeby powiedzmy kant postawić, budynek, ładnie to ogrodzić, ja też teraz liczyłem sobie to ogrodzić, gospodarstwo, koszt tego ogrodzenia kosztowałby mnie
z lekko ponad 70 tysięcy na tacz, tak to powiem. Czyli chodzi mi bardziej, że już nad właśnie postawieniem kolejnych obiektów, żeby było to porobione. To by mi wychodziło, jest 70 tysięcy ogrodzenie. To jest sporo na to gospodarstwo, no ale wiadomo, ogrodzisz, to ma święty spokój, no i to jest ten inwestowany kanał, jak i to wszystko, tak, ogrodzenie nie ma. Wreszcie też teraz patrząc, dziwnie to wygląda, że ja nie mam ogrodzonego gospodarstwa wcale. Może w rzeczywistości mam ogrodzone gdzieś, kurwa, tak, to tutaj nie mam wcale ogrodzonego gospodarstwa. No jest ciekawie. To wszystko. Jestem ciekawy. 25 będzie takim sprawdzaniem. Chyba to będzie sprawdzanie, jak to będzie wyglądało. Mnie to w ogóle kodzi. Bawdzić taki pierwsze wejście. Nagrać to pierwsze wejście, ale podejrzewam, że tego to będzie pełno. Bo na pewno ktoś będzie dostanie przed premierkę, to będzie już miał, powiedzmy, będzie ten tak zwany do 9 nie można sobie tego ogarnąć. Do 9 chyba rano nie można było rzucać. A kto dostał wcześniej, do tego mógł sobie nagrać 2 dni wcześniej, bodajże, jak się nie mylę, 22, przepraszam, mógł sobie nagrać, ale wrzucić już jest z kolei, chyba nie mógł przed dniem premiery, jak się nie mylę. Jeśli się nie powtarzam, nie mylę. Jestem tego ciekaw. I ciekaw, jak teraz będzie wyglądało to. Bo naprawdę, jak to ogarnąć? Tam chłopaki z MST, czy to nie wiem, chyba kanał to już nie nagrywa, chociaż chciałbym, żeby po prostu wrócił, bo naprawdę fajne te rzeczy robił. Naprawdę kanał, faktycznie, no tak, z tego co ja patrzyłem, o Jezu, kurwa, tak, patrzyłem na coś. I co ja patrzyłem przecież na kadrę. Nie zawsze nagrywałem, patrzyłem na nie każdy odcinek oglądałem i tak dalej. Bardziej chłopaków z MST, no ale było. Jakoś tak bardziej do nich mam. Nie wiadomo, tam bardziej więcej beki jest. Aha, bo ja kurwa kosiaki nie złożyłem, a ty je łopcie jadziesz, kurwa coś ty zrobił. Ej, ale klikałem dłuż, co mi nie złożyło. A no kurwa, no to ja jestem zajebisty. A dobra, myślę o to. Chyba pamiętam, że 22 dopiero narzucali o 9 można było mówić ten właśnie w dzień wrzucenia właśnie farminga. Nie było chyba, można było 2 dni przed premierą wrzucić, jeśli się nie mylę. A bo się właśnie kurwa mylę. No mnie zastanawia. Może być tak, że 2 dni przed premierą chłopaki mieli. Chyba Kadu miał przed premierą właśnie 2 dni. Nie wiem, czy tam jeszcze był takich większych twórców, tak to powiem, farmingowych. Bo nie chcę zgadywać. Kto tak miał i jak miał tam właśnie porzucane. Może i 2 dni mieli, tylko chyba o 9 mogli sobie 2 dni przed tym wrzucić. Właśnie odcinek, to pamiętam, że oni mieli właśnie prezentację typu farminga, Bolek miał, to coś było fajnego, a tutaj no ciekawe, jak to też będą te pierwsze wrażenie będą robić, no wiadomo, to będzie tak, człowiek będzie się podjara tym wszystkim, bo na bank się podjara tym wszystkim na początku, to kwestia, jak to będzie wyglądało z optymalizacją, bo wiadomo, optymalizacja leży od FPS-a 17 tak na razie, szczerze, farm chyba 17 to chyba jedyny, najbardziej zoptymalizowany farm, z tego co ja pamiętam, od którego grałem farmingi 9 farminga, poza 15, za 15 może grałem 20 godzin, jak przegrałem, bardziej zawsze nagrałem sobie na właśnie 13, oczywiście 17, poczekaj, prawie 17 kupił. To jest pierwszy prawidłny pan, który kupił. Później 19 kupił znajomy. Dobrze mówię? Tak. Później znajomy kupił 19, później załatwił Platinum Expansion, nie wiem co było. A te Platinum z klasami właśnie. To 19. No wiadomo, później 22 to już była kupiona na Steamie z tymi całymi dodatkami,
wiadomo, teraz mi zajebali, nie to zajebali te ponty, mniejsza auto. No i teraz jest wersja piątka kupiona. Chyba też trzeba sobie chyba z tymi dodatkami całymi, tym season passem całym, tak się nie mylę, sobie kupiłem od razu. To daj Boże, żeby mi nie zajebali konto, bo się chyba zachlastał. Więc, no mówię, tutaj ciekawe jakie będzie pierwsze wrażenie. Chociaż patrząc, wiadomo, pierwsze co primo, wykupa komputer wyczy. Bo już pewnie się, aby komputer wytrzymał. Chociaż patrzę tak szczerze, kurwa, chłopaków z MST, bo można powiedzieć codziennie praktycznie nagrywam wie. No po prostu oglądam, tak? Czy wieczorami, czy jak mam dzień, jakoś tam ciekawie sobie dużo tej sobie oglądam. To już myślę o to. No i co, chłopaki też mają kompy za 15, 14, za 8 tysięcy. Miałem konta kupionego za czwórkę 6 ponad rok temu. Miałem na karta na 30-50 60 FPS-ów 70. Nie? 2K natywne, 2K bez żadnego DLSS-a, bez niczego, o przestawianej na średnią wysoką ustawienie, no bo wiadomo, nie można się oszukiwać, to nie jest jakiś komp z archiklotu. To jest piątka siódmej generacji. I patrzcie, ja nagrywam właśnie paminka 22. Pełne natywnej rzeczywistości i paka. Może to nie wygląda w, tak to powiem, w renderowaniu i tak dalej, jakoś piękna jakość. Nie ukrywam. Nie wiem, czy nie umiem tego ustawiać, tego OBS-a, czy... No, OBS-a w górę wyjebane na 200 tysięcy bitrate'u przy nagrywaniu paka. A mimo wszystko 7,4 zużycia procesora. Karty graficznej na ten moment 77 zużycia procesora. Zużycie procesora graficznego 50% można coś sobie ustawić w miarę rozsądnie? Można. Wiadomo. U mnie to, żebyście widzieli tak jak ja to widzę, to na pewno byłoby zajebiście. Bo nie oddaję to. Nie oddaję tutaj nagranie tego, jak mam faktycznie to poustawiane, jak to wygląda. No bo tam można powiedzieć, ja sam faktycznie wiem, można powiedzieć, że większość średni, większość mam tak wysoki zestawienie. Tam co nieco, tylko co, wystajka po wyłączane, jakieś tam pierdoły, nie pierdoły, takie rzeczy. To mam tylko to po wyłączaniu. Na pewno mam realistyczne tutaj te pobuty, tak zwane realistyczne oświetlenie, jakoś tak. Tylko tyle. To działa, chodzi. Natywny 2K. Jest cudownie. Może powiedzieć, dla mnie jest cudownie. Niech tak chodzi, będzie 25 jak teraz ten. Wiadomo, tam gdzieś przecinki są, bo są. Ale naprawdę, jest coś cudownego. Mówię, może tam nie jest jakaś tutaj płynność, mówię. I ogólnie, prawie nie wiem, bo w 2K, to było 2-3 odcinki nagrywałem, znaczy 2-3 odcinki nagrywałem w San Vegas. San Vegas, faktem, fajny program, ale za mocno dusi mi kotka. Ja długo mi to renderuje, mam Adobe, nielegalne, no wiadomo, ranek kurwa, teraz. No i jeśli mam kartę zintegrowaną, dedykowaną, bo to kurwa takiego, przepraszam, nie pusta mam w obróbce, to jest szok, bo mam dwie karty graficzne w użytku, bo tak renderuje mi nie granica 55% pozi, a te karty chodzą pod 80, tylko chyba 78% godziny właśnie użycia przy renderowaniu. To w ogóle mam takiego boosta, że 1/3 bodajże czasu schodzi mi tylko na renderowaniu tego materiału. Myślę, bo to jest godzina za czasu. To będzie pierwszy typowo godzinny odcinek. Tego nie wiem. A może będzie więcej. A niedzielkę, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem.
No to macie, to macie mieli z rad. Trzeba będzie panu odpalić i po prostu dobrze to ogarnąć. No po prostu byście to mieli na rano. Ja wieczorem sobie jadę, a czy wieczorem, po południu jadę do braciaka. Batowej. Czy nieoficjalnie batowej, ale batowej. Czynnik. Tak, to się mówi, aby już czynny był, więc nie ma. Więc... czekajcie, zaraz tak, ja sobie czego robię, jeszcze tak. Ja bym przechał się jeszcze raz, tylko sobie nie obrócę się. Wynajmniej w tym momencie, zaraz było wsiane. Tutaj. Ja się wtedy chyba wrócę i wtedy będę sobie to okraszał tak jak mniej więcej powinno to być. Czyli do zewnątrz będę jeździł właśnie no, czołówką. A do środka będę jeździł boczną. Tu na słuchu brakuje. Ale mówię. Ogarnąć. Ja się to zakłada, że nie zostało. To jest godzina 1. Godzina 1 materiał. A jestem ciekawy, ile mi teraz dzień szłoby, jeśli bym teraz to kontynuował teraz. Gadał sobie, tak to powiem kolokwialnie, o wszystkim. Więc tak, mamy dzisiaj 3 listopada. Do premiery zostało mi 9 dni. Na życie? Tak, 9 dni. 12 jest to premiera na premierę. No ale zastanawiam się, jak to będzie wyglądało z tym farmingiem. Dużo ludzi do tego, jak to się mówi, psioczy na niego. Psioczy na niego niemiłosiernie. Że to pani podgrzewany, to wszystko. Fajnie, z jednej strony coś po prostu robią. Nie, tak nie robią farminga teraz co 2 lata. Czyli jak było 5, 11, 13, 15, 17, 19. Tylko już teraz robią 3 lata. Więc to już tak jest progres dla nich. Nie robią tego co 2 lata, tylko co 3 lata i po prostu sezon pasy już rzucają. Wydawaj sezon pasy. Chciałbym poszczególny DLC, w zależności jak sobie zażyci, jak sobie kupi. Więc to tak jest lepiej. Bo za tego farminga teraz zapłacimy chyba sezon pasem 300. Ta około 360, a nie to poparcie mnie w komentarzu, o 360 zł Season Pass FIFA, tam FC, ja to będę mówić Wi-Fi. FIFA sama chyba kosztuje około 350 zł, poparcie mnie się też się mylę, ale no na pewno więcej jak farmy w podstawce. No i co, mamy na tego FC czy FIFA, mamy jak to tak zwał, mamy co? I co kurwa tak się w zasadzie pośrednio zmienia? Nic. Składy może za aktualizację sobie zmienić. Nie wiem. Przerzucenie danego zawodnika na jakiś tam inny ten... do innego zespołu? Też można zrobić to aktualizację. Czemu? Jeśli wyszedł ETS dwójka, to bodajże wyszedł w 2012? Tak. Jeśli nie w 2012 roku. Czemu przez 12 lat nie ma ETS-a, trójki, ETS-a czwórki, piątki, żółtki, siedemki i tak dalej. Ma się aktualizacje graficzne, moddingowe, nowe ciężarówki, nowe udowolnienia, nowe mapy. Też mi teraz się można zrobić tak w farmingu, nie? Bo że powiedzmy tak, w farmingu tego się też wszystkiego nie da, bynajmniej ja patrząc pod sobą, nagrywając, to ponieważ to też nie można mi nazwać jakoś wybicie nagrywającego. Rozstając się. Dobra, mniejszy o to. To nie ma co się oczekiwać. Farming i tak zrobił progres, że Giantsi, przepraszam, nie farming, tylko Giantsi zrobili progres, że nie wydawają tego pewnie bez 2 lata, tylko to 3. To już jest dla nich plus. Podstawka jest sama w sobie zajebista. Patrząc na pierwszy rzut oka. Właśnie tego farminga. Który będzie, bo tam chyba będzie, jeśli ja patrzę tak na szybko, po paku bez MST, patrzę nie po Mixa, tylko parę tam youtuberów patrzyłem, czarny pan tam coś rzucał, ale nie w sensie chyba nagrania, tylko po tego właśnie przez organizowanego przez klasa i tak dalej.
Przez Senegę chyba? No to patrząc, są jakieś bugi. Podobno to są sprzed pół roku, czy przez iluś tam czasu. Mieli wersję. No to nie wiem. To jest takie urzucenie. No, szafy, pamiętam, szafy go oglądałem, szafy mi, że wycofał po prostu wykupienie farminga 25 na to po prostu, że on nie będzie tego kupował na ten moment, bo to jest nieopłacalne. Nie wolno siedział sobie, będzie sobie siedział na 22. Wiadomo, tutaj mamy więcej teraz rzeczy czołowych, bo mamy Terra Life, jak to się nazywa ten. W ogóle to zjebało mnie, jestem na kabie, na internecie, bo tam Jankus nagrywa i Rogatka to nagrywa i tak dalej. Właśnie z tymi dodatkowymi, nie wiem, jak w ogóle się nazywa ten mod. Mody, przepraszam, tam jest w ogóle, mapy są i wszystko. To nawet nie wiem, jak to się nazywa. A tam, że te młode zwierzęta są okolczykowane, świniaki są okolczykowane, na napasz jakieś tam mieszanki, kurwa, lucerny, słodki, chyba tak dalej. Tam się nie mylę. No to ciekawe, jak teraz będzie w 22, w 25 myślałem z tym. No bo jak można porównać, kurwa, no faktycznie, no tak, też tak, wie, kurna, mamy to wszystko teraz w 22, tak? Ale mamy dopiero to w modyfikacjach. A teraz będziemy mieli to w podstawce, to też kurna, patrząc, mniej modów do zabienia, tak powiem. A to już tak powiedział, w niektórych momentach. I patrzcie, jak tak mamy tak. Mamy Uncharted Animals, to jest akumul, tak? Czyli mamy zwierzęta, itp. Tutaj. Mamy teraz podstawce. Tak samo było z sezonem. 17 był sezon. Nie oglądany. 15 nie był oglądany. Sezony są oryginalne. Czyli przestrzeniańców. Czemu na nich teraz nie zrobił tego? 22 nikt nie zrobił sezonów. No bo tego już nie było potrzeba, bo to już jest zaimplementowane w grę. Tak? Tak samo teraz, co by to jeszcze mam przytoczyć? Właśnie może ja nie powinien tak się tak przytaczać takich niektórych rzeczy. No bo ja nie jestem ekspertem od tej dziedziny, tak to powiem, ale powiedzieć zawsze swoje uwagi też można. Co mieliśmy w 19, to później mieliśmy zaimplementowane, to już mieliśmy właśnie, jak powiedziałem, odnośnie tego. W 17 mieliśmy, jak mieliśmy, ale był. Później 19 troszeczkę bardziej dopasowany, ale jednak też był, teraz mamy oglądanie. Bo tu nic nie było trzeba kombinować. Ewentualnie ktoś chciał sobie to po prostu wyłączyć, to już było właśnie z sezona. Tutaj farming 22 i to też pasowało. Ale mi się zdaje, że takich dużo będzie modyfikacji, które będą zaimplementowane już w danej podstawce, czy teraz jest 25, czy później, później w czasie będzie 20, podejrzewam 8. Jeśli tak patrzymy numerycznie, no to tak pewnie raczej będzie. Więc no, tutaj naprawdę będzie dość ciekawie, co oni tam w ogóle będą tworzyć. Czy coś będą w aktualizacjach sobie jeszcze też rzucać jakieś skrypty właśnie do farminga. To też ciekawe, bo oni chyba jeszcze zadali takiego czegoś. Nie robili, mi się zdaje, że aktualizacją wrzucali, nie wiem, powiedzmy jakiś tam dany mod, który był w farmingu poprzednim. I właśnie z aktualizacją, no pierwszy i po aktualizacji, że dana rzecz była już. Tego, co mi się zdaje, chyba tak jeszcze nie było. Więc to może być ciekawie. Tak coś zrobili. A to wiadomo, jeśli tak coś zrobili, to prawdopodobnie no nie zarobiliby zbytnio. Teraz to tylko co? Patrząc racjonalnie, to co teraz mają wrzucone, no to mają teraz te ugniatania, żeby po prostu widać te ugniatania na te ślady na danej uprawie, powiedzmy pszenicy, jak sobie przejdziemy, to widać te ślady, po kierunkach będzie tak samo widać.
No to, poprawione te wymienianie pojazdów i tak dalej. I tak dalej. No, wymianki autobusów, tam samochodów, tak dalej. To tylko tyle mają teraz pożytone. No ale ja tak to co widziałem, bo ja powiem szczerze, nie śledzę tego, bo też nie chcę jakoś zbytnio sobie tego później, tego pierwszego wrażenia spalić, tak to powiem. Bo nawet nie wiem jakie mapki będą, nie jakaś azjatycka, będzie europejska, aż wiem, znaczy będzie jakaś tam Tokio czy coś tam, coś w tym stylu, nie wiem, nie popatrzcie mi w ciemnie, to do czego dojdzie. Jakaś azjatycka to na 100%, później będzie zielonka, które prawdopodobnie ja będę ogrywał pierwszy sezon 25, no bo tak podejrzewam, że będzie. No i amerykańska jakaś tam będzie. Nie, to może być ciekawie. No bo na pewno, jeśli byśmy grali, jak ja bym grał sobie w 25 na łatwym poziomie, na zielonce, miał dodatkowe te zarobki, czyli w sensie produkcję gdzieś tam, no to podejrzewam, że byśmy tam mieli jakieś tam 180 plus 200 odcinków, raczej byśmy pewnie mieli. Czyli powiedzmy jakieś 3-4 roku. Pozostaje nam jeszcze koło też tyle samo naprawdę do wyjścia jakichś naprawdę fajnych, pożywniejszych modów, no USB piątki. Naprawdę jakaś wtedy amerykańska by wyleciała. Nie wiem czy w ogóle ktoś farmingu, znaczy ogrywający farminga, no może teraz chłopaki zamiast tego, co zrobili teraz na zielonce, ale prawdę mówiąc, nikt mi się zdaje nie ograł wszystkich map z podstawki. Czyli jak mieliśmy teraz w 22 pod Bayern, mieliśmy ten Alpine, mieliśmy Alpine i mieliśmy Enclick, Enclick, nie wiem co dokładnie powiedzieć. To mieliśmy te trzy mapy i nie wiem, czy ktośkolwiek w ogóle ogarnął te trzy mapy. W sensie trzy serie na tych mapach zrobił. Ktoś powiedział, ja nie, powiem tak szczerze, ja pamiętam jak chłopaki z MST mówili, że Hot Bayon to nie jest wcale mapka do nagrywania, bo ona nie jest kształtna, bo to nie jest taka, bo to nie jest psiaka i tak dalej. Patrzcie, ja przegrałem na niej sporo godzin, bo to było ponad 500 godzin na tym sejwie. W 22, w tym Hot Bayon. Przegrałem. Fajnie się na tym grało. Pola się fajnie potworzyło. I szczerze, ja nie widziałem jakiejś zbytniej różnicy między tym Enclick a tym Hot Bayon. To kwestia była, jak to zrobić. Wiadomo, nie były to perfekcyjnie też porobione tym pola, ale patrzcie, ja praktycznie to co mówię, ja kupuję jakieś pola, czyli nawet tutaj próbuję kopiować pola i włączyć, bo nie muszę go mieć. Pola podstawowe na każdym farmingu nie były cudowne. Żadny. Więc nie oszukujmy się. To jest tylko inwencja twórca nagrywającego. Czy to mnie, czy to Bolka, czy to Danasa, czy to Kondixa, czy chyba Kondixa, może nie Kondixa, tylko tego. Jak on ma? Czy tam Jadzi, tak to. Babki jak Stasi, Kurwa i tak dalej. Jak on ma? Kondix? Kondix to nagrywa. Kondix? Nie wiem, kurwa. Będę teraz gadywał z kanału. No ale wiadomo, czy tam wspomnianego kadrowa, jak wcześniej to mówiłem. No to każdy tworzy te pola. Nie użykujmy się. Każdy musi powiększyć te pola. Musi mieć te połacie fajne. Właśnie na tych danych mapach. Po prostu taki ten klimat wtedy osiągnąć. Zielonka. Patrząc teraz racjonalnie, jak chłopaki zrobili. Mapka nie była jakaś cudowna. Nie była, nie była jakaś tam dopracowana, nie pracowała, bo nie była tego kształtu, nie miała tego klimatu całego. Więc co zrobili? Powiększyli pola, nakupywali, powiększyli je na tyle, ile się dało. Wiadomo, na polach już pan parę kukur nie będą mieli. A tu mieszało to. Tak jak chcą, tak się ją skończą. Mam nadzieję, że się skończą. Bo fajnie było w końcu dwa sezony, pełne dwa sezony, mam powiedzieć, zrobili, tak?
Więc to było zajebiście. Wiadomo, szkoda, że to z sąsiadów nie udało mi się zrobić teraz adresy płyce. To też patrząc na to, tak szczerze, że 25 mody przez rok nie wyjdą. Znaczy, może inaczej, wyjść to wyjdą, tylko ciekawe takiej jak tam będzie możliwość tych konwertów, tych map i itp. Tych modów, no to podejrzewam, że ten sezon sąsiadów też nie będzie jakiś tam zajebiście szybki. 25. Ciekawe, co oni wtedy wymyślą, ale na pewno jakoś... Chociaż ja podejrzewam, że co pierwsze, jeśli... Znaczy inaczej, bo to źle powiedziałem, co pierwsze. Chociaż ja podejrzewam, że ktoś przełoży Papę Szarpiego w Rzosy. Podejrzewam, że w Rzosy będą przełożone do 25 jako pierwsze, bo naprawdę podobno... ona jest podobno najlepszą mapą do FSA 22. Jak był w 19 był. No w zasadzie też najlepszą mapą, która była. No teraz patrząc, akurat Rzosy będą chyba najlepszą mapą do 22 i ma będzie to też właśnie 25. Taki pewnie... Tak mi się zdaje, no bo tak, raczej powiedzieć, że Kostyńskiego, tego, który właśnie wygrał, a się tego nie będzie. Co mam jeszcze? A, przepraszam, Szpakowo. Szpakowo jeszcze. Co też ciekawe, czy z Jankusem to przełożą. Ciekawe. To jest właśnie zastanawiające. Czy konwerty map, czy danych tej rzeczy będzie w stanie szybko zrobić? No ja na pewno patrzeć, chciałbym mieć tak, na wiadomo, patrząc pod względem nagrywania. Leję kamery, drugie co w kolejności, nawet szczerze, chciałbym mieć ten wyłączanie tych hudów, tego moda na hudy. Easy development comment, rozumiem, ten to? Chyba tak, czy to nie jest easy development comment, a ten na F12 tak zwany. I co jeszcze? No i ten właśnie, ten najlepszy mod, który powstał do farminga w ogóle, czy to? To kurwa musi tam być 25 jako pierwszy, może powiedzieć, jeden z pierwszych modów do 25. Jak nie, to ja się kurwa sam nauczę konwertować mody, ja sam sobie będę chciał je przekonwertować, żeby tylko ten mod był jak najszybciej. Mówiście mi, on jest tak zajebiście, nie trzeba się bawić ani filterami, nie trzeba się bawić kurwa farmingiem, innym. Ustawiam. Dla nich panel NVIDIA, panel na przykład tylko tego, niezłe, jak to się nazywa. Tylko ustawienie NVIDIA, tylko oświetlenie i tak dalej. Ale powiem, że tak trzeba pewnie pierwsze odcinki pewnie tak zrobić. I to ustawimy raczej to wątpię, że to będzie ładnie wyglądało, 25. Na przykład NVIDIA trzeba nie bardzo uruchomić. Może nie w pierwszym, ale na pewno w drugim odcinku raczej już to trzeba nie zrobić, bo ja wolę takie kuba kolory, ja wolę takie fajne, żywe kolory, niezależnie czy to jest lato, jesień, zima, czy go jest, czy go nie ma, takie kolory muszą być. Nie wiem, ja jestem jakiś taki dziwny, no patrzcie, ja sobie wejdę teraz w ustawienia. Gdzie to jest? Czekajcie, to było to? Nie. Wyłączmy tak. Jak to kurwa wygląda? Dla mnie nic chusteczki. Więc wystarczy tylko wziąć. Mamy jeden, zapisany. Tak, tak. Już w ogóle to wygląda. Głos to choć lepiej. A jak jeszcze włączysz pan oświetlenie enklikowskie. W ogóle to już nawija takich klimatów, to jest naprawdę co wynamy na moich oczu. Godzina 19. No i co? Kończyć to? Czy nie kończyć? Czekajcie. Czekajcie sekundę. Uda mi się to zrobić? No kurwa, nie uda mi się to zrobić. Chyba, może nie będziemy przedłużać. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Blisko godzina 20. Krótko mówiąc, prawda, nie opijałem. Ale fajnie się gadało.
praktycznie całe osienoko sobie skosili, całe łąki. Więc co? Dzisiaj się myśli, byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego. Na razie.